kościoły w Polsce nie wyglądają jak Licheń. I dlatego pan nie zna więcej przykładów, tylko Licheń, że ich nie ma. Zna pan jakieś? No to proszę. No ale no to teraz... Są środki finansowe. Dobra, to teraz... dobra, to w takim razie się teraz zastanówmy. Skąd to złoto? Czy w Polsce są złoża złota? Czy on je przemycił? Skąd on je wziął? Czy on na przykład miał skądś zakitrane w Szwajcarii? Skąd on mógł je wziąć? On je wziął, proszę pana, od ludzi. Jeżeli ludzie mu dali złoto, to co mi do tego? Jak wchodzę do kościoła, który wybudował ksiądz Drozdek Świętej Pamięci na Krzeptówkach, to ja wytrzymać tego nie mogę, bo to nawet jak żłóbek z siankiem zrobił, to sianko jest pozłacane. To jest wszystko góralski barok, to jest rżnięte po prostu w nie wiadomo jakie zakrętasy i tak dalej, i tak dalej. Okej, nie moja estetyka, ale ludzie na to dali kasę, chcieli mieć taki kościół, to mają. To co ja się teraz będę chodził do kościołów barokowych i obrażał, że tam jest pozłocony kapitel? Albo na przykład, że tabernakulum kapie złotem? Nie, mówię, że to dzieło sztuki i ofiarność tych ludzi. Być może tak samo będą mówić za jakiś czas o świątyni. Dysproporcje, prawda? Przerost formy na treści. Wie pan co? Ja panu... Ale bo pan ma taki gust. Bo pan... Nie. Właśnie widzi pan. Pan ma totalitarne nastawienie troszeczkę. Bo pan by chciał, żeby się wszystkim podobało to, co się panu podoba. Żeby się wszyscy modlili w takich kościołach, w których panu jest przyjemnie się modlić. A może są tacy, którzy się chcą modlić w kościele, który po prostu ma girlandy po prostu tam kapie złoto, bo oni nie dojadają, tak było w historii kościoła, nie dojadają, ostatnie pieniądze oddają, bo uważają, że to jest Panu Bogu na chwałę. I mają do tego prawo. To, że ja się źle w takich kościołach czuję, bo są przeładowane i wolę tak jak pan. Ciche nastrojowe kaplice w kamieniu, drewnie i w prostocie, okej, ale... Pan mówi, przerost formy nad treścią. Jak ja i pan się weźmiemy do tego, żeby było tej treści tyle, że wystarczy, to ja się wtedy zacznę martwić o tę formę, że jest jej za dużo. Na razie mamy problem z niedostatkiem, z tym, że my musimy wziąć za treść. A nad formą to będziemy sobie pracować później. Ja bym chciał, żeby w tych kościołach, czy to są gieczwałskie, czy fatimskie, czy jakiekolwiek inne, żeby tam była wiara w Boga. Wiara w Boga. I to my musimy zrobić. Mi to nie przeszkadza, że to kapie złotem, jeżeli tam jest autentyczna wiara w Boga. A słowo daje, że widziałem takie kościoły, gdzie ludzie po prostu byli tacy darczyńcy. Po prostu chcieli dawać na to kasę. No to co ja im zabronię? Powiem, słuchajcie, nie, lepiej idźcie w lotto, za to zagrajcie, tak? Wie pan, trzeba po prostu pozwolić ludziom też tak się modlić, jak chcą. Być takimi, jakimi chcą. Chcą mieć w parafii wielkiego Jezusa po prostu z żelazo-betonu. Nie mają na nic innego. Moim zdaniem głupota. Ale niech se stawiają, jak mają ochotę, tak? No co ja im poradzę na to? Ja mogę przyjść i powiedzieć, słuchajcie, siostra Chmielewska potrzebuje pieniędzy, a wy sobie odlewacie po prostu Jezusa na 15 metrów. I albo to zrozumieją, albo nie zrozumieją, no ale to już nie mój problem.